Szanowni Państwo, ja byłem sędzią w trakcie naszej debaty pokazowej. Debata pokazowa tutaj, w tym konkretnym przypadku, to jest ta fantastyczna okoliczność, gdzie mamy 8 wybitnych mówców, którzy starają się wejść w buty naukowca, wejść w buty specjalisty i przedstawić konkretne zagadnienie, a ja jako sędzia muszę rozstrzygnąć, na ile im się to zadanie powiodło. To, co na pewno muszę powiedzieć, to to, że publiczność była niesamowicie wciągnięta w całe wydarzenie i widać to najlepiej po pytaniach, które potem sypały się po debacie właśnie w stronę mówców, czyli osoby, które przemawiały. Ja w tym czasie, razem z moim kolegą z panelu sędziowskiego, próbowaliśmy rozstrzygnąć, kto tę debatę wygrał, to znaczy, kto w sposób bardziej merytoryczny i skuteczny przekonał publiczność, ale także nas do swoich racji. Okazało się, że jedna strona jednoznacznie wygrała tę debatę, a to dlatego, że w trakcie debaty pokazowej, tak jak i debaty sportowej, oceniamy sumienność mówców w perspektywie tego, jak podają argumenty, którymi próbują przekonać publiczność. Ta ciekawa rzecz, która się wydarzyła, to to, że publiczność na etapie głosowania na zwycięzców wskazała inną drużynę niż my jako sędziowie, niż ja i mój kolega jako sędziowie. To nie jest specjalne zaskoczenie, dlatego że mamy różne zadania. Publiczność opiera się na swoich instynktach, na tym pierwszym wrażeniu, a my jako sędziowie analizujemy tą warstwę podskórną debaty pokazowej, która jest bardzo cenna, ale trudno dostępna dla osób, którzy pierwszy raz mają kontakt z debatą. Niemniej było to fascynujące wydarzenie i na pewno cieszy widoczność kilkudziesięciu osób na publiczności, kilkudziesięciu osób wciągniętych w ten świat debaty, ten wyjątkowy świat, do którego zaprowadziły nas obie strony sporu.